Musisz mieć preferencje, znać agencję, mieć prezencję, by znać właściwe dupencje. Jestem tu biznesmenem, to mój... Fejkowy, instagramowy świat. Tak wygląda. A felgi co? Brudne. Kacper Bisans przedstawia... Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj wylewam swoją żółć, bo nie mogę patrzeć na to, co się dzieje na Facebooku, Instagramie i jak dziwny i płytki jest świat. I celowo do tego wykorzystuję zabawkę pod tytułem Aston Martin, bo takie rzeczy się pokazuje właśnie na Instagramie. Pokazuje się jachty, super samochody, wyspy, fajne laski, oczywiście idealnie z Photoshopa wyjęte i tak dalej. I to, co powiem dzisiaj, być może nie będzie odkrywcze, ale tam mam konkretny pomysł, co robić ze social mediami i myślę, że możesz to skopiować. Ale najpierw, jak zwykle co wtorek daję link do akcji charytatywnej. Mamy jeszcze akcję sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni. Mam nadzieję, że domknę ją w tym tygodniu i rozpoczniemy nową akcję. Jak widzisz po raz pierwszy mój film, to co wtorek budujemy mentalność pomagacza, czyli robimy sobie innym dobrze, przelewamy minimum 10 zł na link poniżej i czujemy się fajnie. Także wejdź, a teraz do meritum. Na Facebooku, a szczególnie na Instagramie, jest dużo małych, ładnych obrazków. I teraz, co one mają na celu? Większość ludzi myśli, że to jest nieszkodliwe, a jest to bardzo szkodliwe, bo jeżeli żyjesz życiem innych i żyjesz tym, że ktoś co chwilę ma fajne auto, ma super wycieczkę, to może się poczuć źle, bo się rzeczy się porównujemy do innych. Ja co prawda na chwilę obecną bardziej kibicuję innym niż tam zazdroszczę, ale wiadomo, że jak czegoś ci brak i patrzysz, że to jest u innych, to możesz mieć różne mieszane odczucia. Tymczasem większość to jest jeden wielki fake. Tak jak to auto. To auto wcale nie jest wygodne, to auto wcale nie jest moje, bo jest moje i mojego wspólnika, to auto wcale nie jest nowe, dlatego dzisiaj pokleimy to na aluminium, żeby wyglądało młodziej i żeby trochę wszystkich tutaj poszukiwać. W tym aucie, albo nawet odpalę, w tym aucie na przykład, i tego się nie pokazuje na Facebookach, bo czemu? O, co tutaj zaskrzypiało? W tym aucie na przykład, nie wiem, czy to słychać, ale tam piszczy pasek i tutaj mamy taki spray, żeby nie piszczał do czasu wymiany, bo też nie jest łatwo taki pasek dorwać. Także auto ma swoje wady, ale nie wypada pokazać brudnych felg, bo to zawsze błyszczy, zawsze wygląda. Laski zawsze się budzą z makijażem i tak dalej. Te auto oczywiście nie jest tak, żebym sobie kupił normalnie, bo wtedy nie wiem, czy mnie byłoby stać. Może by i było, ale byłoby mi żal, więc to auto idzie na wynajmy. W tym aucie, jak jedziesz sobie z Katowic do Krakowa, to marzysz o Passacie, bo jest głośno i wcale nie jest tak przyjemnie, mimo mocy. Także tutaj patrz, jak jestem wysoko, to nie jest w ogóle auto dla mnie. I w ogóle fotel nie jest ustawiony do końca pode mnie, bo kto inny tu siedział wcześniej. Także, ale oczywiście w internecie będzie, że tacy możemy udawać, że to jest na przykład dwuletni Aston Martin, bo go klepali jeszcze 2 lata temu, a nie, że już ma swoje lata i tak dalej. Także łatwo fejkować. I jak patrzę na ludzi, którzy to robią, to po pierwsze weź filtr na to. Jeżeli widzisz sobie super laskę gdzieś tam na wyspach, to po pierwsze, wcale nie musiała zarobić na to ciałem, bo może zapracowała, więc też nie chodzi o to, żeby patrzeć w skrajność, ale po drugie, może zrobiła tak jak ja, bo zrobiłem test taki na Instagramie, niechcący zrobiłem test. Dzisiaj jest wtorek, ja tydzień temu, weekend, czyli tam 8 dni temu, 9 dni temu, byłem w Grecji i robiłem Instastory, ale ja mam tak, że raczej mało telefonu używam do social mediów podczas wyjazdów, więc kręciłem jakieś tam ujęcia i potem w tygodniu dałem kilka i w ten weekend dałem kilka kolejnych, czyli właściwie tydzień po podróży. No i nagle zobaczyłem, jak świat wygląda, jak łatwo oszukać ludzi niechcący. Napisał do mnie Odyseusz, pozdrawiam, oferując samochód i tam gościnę właśnie w Atenach.
Napisało do mnie parę osób, co tam robię i tak dalej. Wszyscy byli święcie przekonani, że jestem w Atenach. A byłem w Polsce, jeszcze nie tak deszczowe jak dzisiaj, ale w Polsce. Więc da się sterować wizerunkiem jak tylko chcesz. Potem znam ludzi, którzy robią sobie 100 zdjęć na wycieczkach różnych, w miarę uniwersalnych, żeby tutaj była palma, tam piasek, tu woda, tutaj las, i te zdjęcia dają przez pół roku z jednej wycieczki i ty myślisz, że oni są co weekend albo co tydzień w podróży, a potem followersi dochodzą, wyświetlenia rosną i są reklamodawcy, którzy chętnie dadzą ci, żeby faktycznie móc wyjechać na te wyjazdy częściej niż raz do roku, czy raz na pół roku. Także weź poprawkę na to, że nie wszystko wygląda tak jak powinno wyglądać. Tak samo trenerzy personalni. To, że oni zrobią ładne zdjęcia i kaloryfery mają, to jest jedno, ale zobacz jakim kosztem. Znam wielu trenerów personalnych, i na przykład Mariusz Mróz, pozdrawiam Mario, wygląda na to, że ma fajny związek, przynajmniej z boku, no nie wchodzę im do łóżka, ale raczej ma fajny związek ze swoją żoną, ale takich ludzi jest mało. Często jest tak, że ludzie wyglądają jak psychopaci, bo mają w lodówce 8 kurczaków i robią porcje i nie mają czasu w ogóle na związek, nie mają ochoty na seks, bo sterydy i tak dalej. Mam kolegę, trenera personalnego, który, no nie będę mówił, że mówił za dużo detali, ale w związku to nie bardzo, a zawsze markowe ciuchy, zawsze takie, tak, że patrzysz na niego, jak się znasz, to wiesz, że na sobie ma na przykład 1000 złotych albo 2, ale kilka stów od półtorej roku nie potrafi mi oddać, już przestaje do mnie odbierać, odpisywać, nie ma typa, ale dalej w social mediach jest kozakiem. Także naprawdę po pierwsze dystans, bo naprawdę sam dzióbek, same cycki, sam wyjazd, same super samochody o niczym nie świadczą. No i właśnie, super samochody. Znam typa, też nie będę mówił po rejestracjach jak to wygląda, ale załóżmy, że jest z Katowic i ten typ sobie wynajmuje auta, czy wymienia się autami i daje swoje rejestracje. Rejestracja kosztuje 20 zł na Allegro. No i sobie daje powiedzmy S1, dajmy na to, że jest moim imiennikiem, to S1 Kacper i to ma na Ferrari, S2 ma na Lamborghini, S2 Kacper, S3 na Mercedesie, a to nie są jego auta. Jak człowiek przybliży i zobaczy, że brakuje naklejki homologacyjnej, to zaczyna to dochodzić do niego, ale dopóki tego nie sprawdzisz, nie przypatrzysz się albo nie znasz gościa, to pomyślisz, że on po prostu ma kilka swoich super samochodów po kilkaset tysięcy czy nawet milion. No i to jest szkodliwe, szczególnie jeżeli ktoś promuje jakieś dziwne internetowe biznesy, pseudo piramidy i tak dalej, a w tym przypadku tak właśnie jest. Także ten wizerunek bardzo łatwo zakrzywić. Przecież jak ktoś zna mnie, no to może sobie zrobić zdjęcie w Astonie Martinie, może sobie zrobić zdjęcie w Bentleyu, w którym kręcimy program Ekspert Bentleyu, może przynajmniej poznać inne osoby, które mają fajne samochody i tak naprawdę co tydzień na Facebooku i na Instagramie będzie w innym samochodzie. To, że ktoś ma nawet na ten leasing 2-3 tysiące, to wcale nic nie znaczy. Znam wielu ludzi, którzy zarabiają piątkę i dwójkę, 2,5 wydają na ratę swojego Mustanga. Także naprawdę jest to dziwne, szczególnie, że podejrzewam, że ci ludzie patrzą na te zdjęcia swoje i jak to robią rzeczywiście z premedytacją, z jakimś takim, nie wiem, pomysłem na siebie w internecie, to co oni czują, jak widzą siebie fejkowego? Nie mam pojęcia, ale jest to dziwne, jest to bardzo dziwne. I dlatego wolę ci pokazać Astona Martina ze swoimi wadami w deszczu, brudne felgi i tak dalej. O, albo tutaj, to też musimy naprawić, ale zobacz. O, to jest nad zegarami taka osłonka. Też tutaj ktoś coś majstrował i złamały się zaczepy. O, bank działa. Tylko tego się nie pokazuje w internecie, bo jak to masz Astona, który ma jakieś wady, który piszczy jak się go odpala? Tutaj w ogóle pokazałbym ci na zegarach, też wyskakuje błąd, bo świeca chyba się przepaliła. Także właśnie jadę teraz do serwisu, a właśnie nie serwisu. Serwis brzmi dobrze i tak się właśnie pisze w internecie. Jadę do serwisu. Nie, jadę do mechanika mojego kolegi, który tam będzie grzebał i działał. Także
jak widzisz tych ludzi w garniturach, którzy tam dość usiłują, to ja ci tłumaczę, że największe biznesy nie robi się w garniturach, tylko w klapkach na łódce od kolegi. O, tu pozdrawiam w ogóle Karola, od którego mam to auto. I to jest znowu kolejny przykład. Ktoś myśli, że to auto kosztuje nie wiadomo ile, bo nowy Aston kosztuje, nie wiem, 1 200 000 pewnie. Potem używany jest jeszcze taniej. Jak kupujesz go od kolegi, to jest jeszcze tańszy, bo ta cena rzeczywiście była super atrakcyjna. A jak go kupujesz na pół ze wspólnikiem, to jest jeszcze tańszy. A jak jeszcze masz firmę i odliczysz sobie chociaż dochodowy, to znowu masz go dużo taniej. I nagle się okazuje, że to, co niektórzy, jak tym autem się jedzie, bo się dużo osób ogląda faktycznie, myślą, że to auto kosztuje milion, to ono kosztuje naprawdę mały ułamek tego miliona. I na upartego to każdego byłoby stać. Coś by sobie musiał odmówić, ale każda osoba, która zarabia, nie wiem, 2 średnie krajowe, może tak, może z jedną byłoby trudniej, ale 2 średnie, mogłaby sobie go kupić tam w jakimś kredycie leasingu czy czymś innym głupim takim, ale mogłaby. Także dobra, ale ponarzekałem sobie. A teraz do brzegu, Kacper, co proponujesz? No bo też sam mówisz, że robisz Instastory. Robię Instastory i mam w tym cel. Więc po pierwsze pomyśl, dlaczego robisz Instastory. Czy chcesz się dowartościować i zrobić lans, czy nie? Tutaj też myślę, że mogą być obiekcje, bo jak ktoś mnie zna, to wie, że często chodzę w koszulach i często chodzę w koszulach z konikiem, które nie są tanie. Natomiast po pierwsze mówiłem już kiedyś, że kupuję je zawsze jakoś tam w miarę sensownie, a po drugie ja w tych koszulach chodzę też na przykład w niedzielę albo w sobotę, jak nie wchodzę z domu i siedzę na kanapie, podwijam rękawy i sobie siedzę w koszuli, bo je lubię. To nie jest tak, że się muszę komuś pokazać. Ja po prostu lubię te koszule w tym materiale i to jestem ja, to jest spójne ze mną i ja nie będę celowo teraz ubierał tańszej koszuli, czy nawet nie tańszej, ale nie wiem, z innego materiału, czy takiej, która mi nie pasuje, żeby na siłę być skromnym, bo ja tam nie jestem skromnym gościem. Ja jestem gościem, który trochę się lubi pokazać, gdzieś tam zabłysnąć, ale jednocześnie ma dystans i jakieś takie normalne podstawy życia i nie odpierdziela mi, jak zarobię 2 złote więcej. Więc co robić? Ja robię Instagrama po to, żeby po pierwsze i Facebooka, i YouTube'a, po pierwsze, żeby pokazać, że się da i żeby robić takie filmy jak dzisiaj, że się da pewne rzeczy zrobić inaczej, taniej. Jeżeli ja teraz w piątek lecę do Amsterdamu, to mam do wyboru zrobić 2 rzeczy. Albo tylko dać na Instastory lot samolotem, chmurki, potem jak się bawimy, Amsterdam nocą, czerwona dzielnica, jointy, nie wiadomo co. I pokazać, że się bawię, albo pokazać, że ej, kupiłem te bilety za 210 zł za 2 osoby z 2 strony. Można zrobić tanio, noclek jest tani i jak chcesz do Sopotu śmigać ze Śląska na przykład na weekend, to może się bardziej opłaca zrobić to w Amsterdamie, bo cenowo da się zrobić to podobnie. Może trochę skromniej w Amsterdamie niż w Sopocie, wtedy musisz żyć, ale zobaczysz Amsterdam. Także ja to robię po to, żeby po pierwsze stworzyć jakąś społeczność ludzi takich smart, którzy na przykład tanio podróżują, czy kupują coś tanio, czy spędzają fajnie czas, mają jakieś pasje i tak dalej. To jest pierwszy mój cel, żeby pokazać, że się da i żeby stworzyć społeczność. Drugi mój cel to jest to, że na przykład pokazuję swoje zwierzęta i naturę i pokazuję, że to jest ważne. Często jak ktoś ogląda mojego Instagrama, zapraszam, Kacper Bisans Login, no to widać, że wychodzę z 2 psami, czasem mi się kot tam też między nogami pęta, że lubię zwierzęta, bo uważam, że zwierzęta są fajne, że warto je do domu gdzieś tam wpuścić, adoptować, także pokazuję to. Trzecią rzeczą, no coś tu się wydarzyło? Nie. Trzecią rzeczą jest to, że ja jestem na diecie roślinnej, czyli nie jem nic z pochodzenia zwierzęcego, żeby zwierzakom nie robić krzywdy. I też pokazuję, czasem pokazuję jakieś fajne danie, że to jest wegańskie, że to jest smaczne, że to jest miam miam, żeby też kogoś zainspirować, że może spróbować, że da się, że tych ludzi jest coraz więcej, żeby to było widoczne w świecie. Także mam w tym swój cel i teraz zastanów się, jaki jest twój cel. Czy chcesz po prostu robić zdjęcia fury kolegi albo swojej nowej fury, czy jednak chciałbyś coś wnieść w życie innych. Jeżeli to drugie, to zastanów się. I ja teraz mam taki pomysł, że w miarę możliwości, nie wiem na ile będę miał czasu, ale w tym tygodniu będę starał się pokazywać, jak wygląda zdjęcie albo film na Instagrama i zaraz potem będę wrzucał kolejny film, jak to wygląda naprawdę. Bo często się wycina fragment tutaj, że tutaj jest piękny widoczek, a obok zaraz śmietnik i syf. Albo właśnie Aston, który jest super autem, super samochodem, chociaż dla mnie niekoniecznie, ale ogólnie może się podobać. A potem można pokazać, że nie wszystko jest takie, nie wszystko, co wygląda na milion, kosztuje faktycznie milion. Albo, że jak byłem u Karola, Karol wie, co to za muzyka teraz,
Jak byłem u Karola na łódce, to gdzieś tam tylko pokazałem jakiś fragment i pokazałem, jaka to łódka, że ta łódka jest faktycznie fajna i nie będę szpanował cudzym tam majątkiem, ale z drugiej strony to jest konkretny model, że jak nie masz miliona na łódkę, to możesz znać fajnych ludzi, bo mam w sumie wielu znajomych, którzy mają jakieś tam łódki. I jak jesteś fajnym gościem, z tym da się pogadać, to po prostu możesz mieć zaproszenie na łódkę i z drugiej strony też powinieneś umieć z tego korzystać, bo ja umiem, jeżeli ja czuję, że wnoszę wartość w czyjeś życie, to wiem, że ja mam tak samo z samochodami, że mam samochód, który mnie nie musi super kręcić już, podniecać, ale kogoś wkręci, no to chętnie dam mu się przejechać, czy to za kierownicą, czy w roli pasażera, bo lubię się dzielić tym, co mam. Więc pamiętaj, że nie musisz wszystkiego mieć na własność, możesz mieć fajnych ludzi, budować naturalne relacje, nie interesowne, że ktoś ma coś i dlatego się z nim kumplujesz, tylko po prostu tak wychodzi. I jak już tak masz, to pochwal się, że masz auto od taty, że jesteś na łódce od kolegi, że... Chociaż to jest też ciekawe, chyba na Śląsku się mówi od kolegi, a w Polsce się mówi łódce kolegi. W każdym razie myślę, że wiesz, o co mi chodzi. Także powiedz, dlaczego dziś jesteś, po co tam jesteś, z kim jesteś, jak to zrobiłeś, że tam jesteś, czy że coś masz. Bo mieć, czy udawać, że mieć to może każdy, ale to, co masz w serduchu, czy na przykład pomagasz w tym linku poniżej, czy dasz te 10 zł, czy nie, to, czy komuś pomożesz bezinteresownie, to, czy na Facebooku, czy Instagramie pomożesz komuś swoim wpisem czy zdjęciem, a nie tylko się będziesz puszył i chwalił, to zależy od ciebie. Dzisiaj może tak moralizatorsko, ale myślę, że znasz tą strategię, rozumiesz już, o co mi chodzi. Także ja powoli ruszam. Zapraszam na moją grupę na Facebooku. No i to też jest piękne. Założyłem grupę na Facebooku, gdzie publikuję swoje filmy i też liczę, że niedługo ludzie będą tam dawać swoje wpisy i będziemy mieć społeczność smart life'owców. No ale byłem na wyjeździe ostatnio, zapomniałem w ogóle, że mam tą grupę i ostatniego filmu tam nie ma. Także to pokazuje właśnie, że Instagramem, biznes biznesem, ale człowiek też jest normalnym typem, który może o czymś zapomnieć. Także... Szkoda, że nie widzisz tego archaicznego wyświetlacza tutaj w Tyłastonie. O, wycieraczki też do zmiany, ale chyba są w paczkomacie. Także tak to wygląda. Ja wracam i to jest też ciekawe, bo ja wracam do biura, które jest tutaj 300 metrów stąd. Pojechałem gdzieś dalej, żeby była cisza i spokój, żeby wyglądało lepiej na YouTube'a. Więc zawsze człowiek gdzieś tam musi jakąś pozę przyjąć, ale staraj się, żeby to była naturalna twoja poza, czy zbliżona do naturalności. Nie chodzi o to, żeby pokazywać całe swoje życie, ale żeby swoje życie wnosić wartość w życie innych. Tego ci życzę. Hakuna Matata. Cześć! Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.